Prezydent Grzegorz Mackiewicz zdecydował o przekazaniu kolejnej, trzeciej transzy pieniędzy budżetowych na działania przeciwko koronawirusowi. To 80 tysięcy złotych na zakup środków higieny dla służb ratunkowych, prewencyjnych, ochrony zdrowia i wolontariuszy. W sumie to jest 5 tysięcy maseczek jednorazowych chirurgicznych, 8 tysięcy maseczek wielokrotnego użytku, 20 tysięcy rękawiczek jednorazowych, 500 litrów płynów do dezynfekcji rąk, 200 litrów do dezynfekcji powierzchni, 200 kombinezonów, 200 przyłbic. Środki te od dzisiaj dostarczane są do odpowiednich jednostek. Przede wszystkim Pabieńskie Centrum Medyczne, ale również Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska, grupy wolontarystyczne takie jak Agrafka czy Towarzystwo imienia brata Alberta, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W poniedziałek dojedzie do Team Challenge, do przychodni zdrowia, również tych, które są w systemie, a nie są miejskimi, czyli między innymi do Medicoru, do Centrum Medycznego na Zamkowej, do DDJ Medu, do Scan Medu, do diagnostyki, do Esculapa, do Puls Medu. I również do Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, do Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej, ale tam bardziej specjalistyczny sprzęt, głównie te skafandry jednorazowe i kombinezony. Także na chwilę obecną w zakresie tych jednorazowego zabezpieczenia tych jednostek mam nadzieję, że na przynajmniej najbliższe tydzień, dwa tygodnie tego sprzętu w tych jednostkach powinno wystarczyć. Oczywiście serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc, którzy do tej pory w większym, mniejszym stopniu ją świadczą, przekazują czy to do PCM-u, czy to do jednostek. To, co mają, to, co mogą wytworzyć, to, co sami uszyli, ale również to, co zamawiają, jeśli chodzi o jedzenie, o ubrania, o wszelką pomoc, za wszystkie te wyrazy wsparcia serdecznie, serdecznie im dziękuję. Do tej pory Urząd Miejski na działania wzmacniające walkę z wirusem COVID-19 przeznaczył ćwierć miliona złotych. Pabieńskie Centrum Medyczne wprowadza kolejne zabezpieczenia, które mają zmniejszać zagrożenie zakażenia koronawirusem. Na wewnętrznym dziedzińcu został rozstawiony pneumatyczny namiot, tymczasowa izba przyjęć, jednak dla szczególnych pacjentów. Dedykowana tylko dla osób z podejrzeniem koronawirusa. W związku z powyższym, że obecnie w kraju, no wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja, zagrożeni są oczywiście w pierwszej kolejności wszyscy, tak można powiedzieć, ale również i cała kadra medyczna, zarówno lekarze, pielęgniarki, jak i ratownicy medyczni. W związku z powyższym chcemy uniknąć takich sytuacji i zabezpieczyć zarówno naszych pracowników, ale również i osób, które przebywają na terenie naszego szpitala, ponieważ szpital działa i funkcjonuje normalnie, jeżeli chodzi o przyjęcia pacjentów w sytuacjach nagłych. W związku z powyższym musimy ograniczyć i zabezpieczyć, krótko mówiąc, wszystkich, którzy przebywają na terenie naszego centrum medycznego. Do namiotu przychodni według ustalonej już procedury trafiać będą osoby, wobec których zaistnieje podejrzenie zakażenia wirusem COVID-19. Pacjenci przyjadą tutaj oczywiście w asyście albo lekarza, albo ratownika medycznego i pracownicy szpitalnego oddziału ratunkowego zejdą właśnie tutaj, za moimi plecami do tego namiotu i odbędą się tutaj konsultacje z danym pacjentem. Jeżeli będzie wymagał ten pacjent hospitalizacji czy pobytu w szpitalu zakaźnym, nie będzie już kierowany bezpośrednio dalej na teren szpitala do SOR-u, tylko bezpośrednio z tego miejsca zostanie przewieziony bądź też odebrany przez inną karetkę i przewieziony do szpitali temu dedykowanych. Namiot pneumatyczny, który posłuży jako izba przyjęć, pojawił się w PCM-ie dzięki współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach. Strażacy użyczyli swój sprzęt na tak długo, jak to będzie konieczne, informuje dyrektor Adam Marczak. W środku będą oczywiście znajdowały się leżanki, będą znajdowały się miejsca, znaczy i sprzęt, i odpowiednie urządzenia, które będą tutaj, krótko mówiąc, dostarczone bezpośrednio z SOR-u. Natomiast jeżeli chodzi o samo wyposażenie tego namiotu, oczywiście on ma możliwość nagrzewania, oczywiście oświetlony, także spełniający wszelkiego rodzaju wymagania. Kolejne kroki, jakie podjęto w Pabieńskim Centrum Medycznym,
medycznym to przesunięcie tzw. strefy buforowej dla pacjentów przychodzących do szpitala, gdzie poddawani są pomiarowi temperatury. W chwili obecnej strefa buforowa została przesunięta, można powiedzieć, prawie że pod samo wejście główne. Czym to było spowodowane? No a tym, żebyśmy ograniczyli, znaczy ograniczyli, ale przede wszystkim w sposób bezpieczny, żeby osoby mogły czuć się bezpiecznie, nie tylko te, które pracują, również te, które przychodzą, czyli przychodnie, rejestracja przychodni specjalistycznej, osoby, które również kierują się do administracji, ponieważ my jako szpital po prostu funkcjonujemy normalnie. W związku z powyższym musieliśmy tego typu rygorystyczne bądź co bądź, ale zasady wprowadzić. Poza tym jedna istotna jeszcze bardzo ważna zmiana, zmieniła się lokalizacja rejestracji nocnej pomocy lekarskiej NPL-u. NPL, przypomnę, funkcjonuje od godziny 18 do godziny 8 rano i w tym momencie rejestracja nie będzie znajdowała się na SOR-ze, tylko na pierwszym piętrze, tam gdzie znajdują się przychodnie specjalistyczne i tam gdzie przyjmuje lekarz w pokoju 119D. Czyli też chcemy tutaj oddzielić pacjentów, którzy chcą skorzystać z NPL-u, od pacjentów sorowskich, tak aby również w ten sposób ograniczyć, myślę, że w dużym stopniu, możliwość zarażenia się koronawirusem. Numer telefonu do nocnej pomocy lekarskiej nie zmienił się. W razie potrzeby należy dzwonić na numer 512 186 643. Robienie zakupów osobom starszym przez grupę wolontarystyczną Agrafka to pierwsza inicjatywa, która zrodziła się z potrzeby serca na okoliczność zaistniałej epidemiologicznej sytuacji związanej z koronawirusem. Od 16 marca w ramach akcji Dbam o siebie i seniorów wolontariusze Agrafki robią zakupy dla starszych osób. Na tę chwilę mają pod stałą opieką 13 seniorów, którym dostarczają zakupy raz lub dwa razy w tygodniu. Odbywa się to w bardzo prosty sposób. Seniorzy dzwonią pod numer telefonu 691 807 789, składają zamówienie na dane produkty, wolontariusze kupują i dostarczają do ich domów. Zarówno podczas robienia zakupów, jak i ich przekazywania Agrafki muszą zachowywać i przestrzegać wszelkie zalecane środki ostrożności. Taką samą pomoc oferują również harcerze z Pabieńskiego Chówca ZHP. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 501 809 99 351 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Jednak pomoc w robieniu zakupów to nie jedyna inicjatywa adresowana do Pabianiczan. Epidemia powoduje konieczność podejmowania kolejnych przedsięwzięć i różnego rodzaju form pomocy. Jedną z nich jest choćby uruchomiona przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej specjalna infolinia dla potrzebujących. Te osoby, które mają taką potrzebę skontaktowania się z nami w różnych obszarach tej pomocy spowodowanej tym wirusem, kontaktują się do nas w godzinach przez całą dobę. Nie w godzinach pracy, tylko przez całą dobę. Natomiast jeśli chodzi o pytania tych osób, to najczęściej są to osoby albo starsze samotne, albo osoby, które podlegają kwarantannie, nie wiedząc o tym, że sanepid codziennie składa nam meldunek, meldunek zawiadamia nas o osobach, które są poddane tej kwarantannie. I pracownik socjalny z tej listy codziennie, znaczy każdorazowo dzwoni do tych osób z zapytaniem, czy mają wsparcie ze strony rodziny, bliskich, czy ewentualnie my jako pomoc społeczna możemy te rodziny wesprzeć. I wtedy rozpoczyna się cała ta procedura, że jeżeli mamy wesprzeć w zakresie zakupu leków, do dostarczenia żywności, czy innych potrzeb natury takiej niefinansowej, tylko nawet psychologicznej, no to wtedy świadczymy tą pomoc, tak? Jeśli chodzi o zorganizowanie żywności, to wówczas, nie było takiego jeszcze przypadku, ale to wówczas we współpracy z wojskowym sztabem, tak, i ze strażą pożarną nawiązujemy współpracę i organizujemy żywność z banku żywności lub ze stowarzyszenia Telangel, tak, i wtedy te paczki docierają do naszych tych interesantów, nie nazwę klientami, bo to są osoby, które nigdy nie korzystały z pomocy społecznej, ale takich sytuacji jest bardzo mało.
Najczęściej te osoby są zaopatrzone przez rodziny. MCPS uruchomiło również nieodpłatne wsparcie psychologiczne, szczególnie dla osób chorych, samotnych, seniorów i objętych kwarantanną, a także dla wszystkich, którzy źle znoszą sytuację odosobnienia, boją się o swoją przyszłość, czy też czują się obecnie opuszczeni i samotni. I te osoby mają prawo kontaktować się z nami, konkretnie już z osobami zawodowymi, czyli z psychologiem, z terapeutą, którzy są zatrudnieni u nas w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej. I te osoby korzystają z takich porad. Także pracownik socjalny uruchomiony ma telefon kontaktowy, gdzie też nie pyta o potrzeby, ale też jeszcze o inne rzeczy, które nurtują osób, które są zamknięte. Osoba, która nie jest zagrożona tą chorobą, tak? Czy w ogóle jest zdrowa, ale też presja informacji, mediów, że tak się dzieje bardzo źle na świecie, też potrzebuje nieraz takiego wsparcia. Więc jeżeli zadzwoni, to na pewno nawet pracownik socjalny, który też gdzieś tam po drodze zdobył kwalifikacje przy swoim wykształceniu, też jest w stanie pomóc tak moralnie tej osobie, nie do końca finansowo, bo tu nie chodzi zawsze o pieniądze. Pomoc psychologiczną pod numerem telefonu 631 566 031 oferuje również Centrum Seniora. Placówka uruchomiła też wsparcie telefoniczne dla osób starszych. Wystarczy zadzwonić na numer telefonu 638 392 334. Miejskie Centrum Pomocy Społecznej jest też pośrednikiem w kwestii zapewnienia komputerów dzieciom z najuboższych rodzin do zdalnej nauki, ale udziela również pomocy finansowej na zakup żywności. Rodzice, których dzieci spożywały posiłki w szkołach, a stołówki są nieczynne, to mamy takie prawo przekazać świadczenie pieniężne na poczet właśnie tego posiłku w domu. To jest ważne i to taki apel, żeby te rodziny się zgłaszały ewentualnie do nas, bo takie mamy prawo. Oprócz tego placówka zapewnia pomoc oraz posiłki osobom będącym w kwarantannie zbiorowej. Jeśli chodzi o kwarantannę, odbywa się ona na ulicy Sejmowej. Dotychczas były tylko 3 osoby. Jedna osoba już skończyła się okres kwarantanny, więc pozostały 2. Ale te 2 osoby mają rodziny, które dostarczają im żywność, więc a potrzeb psychologii nie zgłaszają jakichś potrzeb w zakresie psychologii czy jakiegoś wsparcia takiego psychicznego, tak? Pomoc społeczna wdrożyła też procedury dotyczące zapewnienia wsparcia osobom bezdomnym. Jeśli chodzi o osoby bezdomne z terenu Pabianic, przebywają w Stowarzyszeniu Brata Alberta, ale jeżeli tam nie będzie tych miejsc, to mamy takie porozumienie z ośrodkiem wsparcia w Henrykowie koło Zduńskiej Woli. I tam też, jeżeli takiego bezdomnego będzie konieczność umieszczenia w takim schronisku, to mamy takie porozumienie właśnie tutaj z tym domem dla bezdomnych w Henrykowie, gdzie prowadzi to misja chrześcijańska. Placówka przy ulicy Gdańskiej współpracuje również z chrześcijańską misją społeczną Teen Challenge. Mamy uruchomioną stołówkę także na, przepraszam, tak powiem, Ruch Bohaterów i Moniuszki. I tam osoby nasze, które wcześniej spożywały posiłki, nasi podopieczni, też pozostała grupa osób bezdomnych też może tam spożywać ten posiłek. Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w czasie epidemicznym przez MCPS można znaleźć na stronie placówki mcpspabienice.pl oraz Urzędu Miejskiego umpabienice.pl. Zamknięte parki, bulwary oraz miejsca rekreacji. Zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego. Obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyjątek stanowią rodzice z dziećmi do 13 roku życia wymagającymi opieki, a także osoby niepełnosprawne lub nie mogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. To kolejne nowe ograniczenia w związku z koronawirusem wprowadzone w życie od kwietnia, do których muszą stosować się wszyscy mieszkańcy kraju. A jak przestrzegają je Pabieńczanie, sprawdzają policjanci wraz z żołnierzami. Zwłaszcza grupowania się osób, może nawet częściej osób młodych,
i obowiązek przemieszczania się osób małoletnich w obecności osób dorosłych. To nowe wprowadzone obostrzenie i teraz chciałabym zaznaczyć, że będzie coraz więcej patroli pieszych, patroli mieszanych, policjantów i funkcjonariuszy wojska. Mówimy tu zarówno o Wojsku Obrony Terytorialnej, jak i Żandarmerii Wojskowej i innych jednostek. Będzie nas więcej. Na pieszo będziemy sprawdzali miejsca, gdzie mogą grupować się osoby, bo jak wiemy, jest zakaz wchodzenia do parków, na stadiony, orliki. W takie miejsca wchodzić nie możemy. Za złamanie zakazów grożą mandaty, a nawet kary od 5 do nawet 30 tysięcy złotych. Możemy karać osoby mandatami i teraz te przepisy będą bardziej zaostrzone. Raczej nie będziemy stosować pouczeń, tylko bardziej drastyczne środki, w tym przypadku finansowe. Od momentu wprowadzenia nowych obostrzeń patrole wystawiły 6 mandatów od 50 do 500 złotych. Większość z nich dotyczyła niezachowania wskazanej odległości między pieszymi. Policjanci wraz z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej kontrolują też osoby przebywające na kwarantannie. Na chwilę obecną w naszym powiecie jest ich 114, a w samych Pabianicach 59. Od tego miesiąca, jak usłyszeliśmy od rzeczniczki policji, kontrole zostały zaostrzone. Do tej pory sprawdzaliśmy osoby objęte kwarantanną co najmniej raz na dobę. Część osób też korzystało z aplikacji Kwarantanna Domowa i tam już policjanci nie musieli jechać i sprawdzać, czy osoba przebywała w domu. Osoby te łączyły się tylko za pośrednictwem tej darmowej aplikacji. Teraz troszeczkę zaostrzymy ten rygor i będziemy kontrolować nawet częściej niż do tej pory, nie tylko raz na dobę, też wyrywkowo, zwłaszcza te osoby, które nie wywiązują się z obowiązku pozostania w domu, a taki obowiązek mają, czyli osoby poddane kwarantannie domowej. Wyrywkowo będziemy też sprawdzali osoby niezapowiedzianie, osoby, które korzystają z aplikacji Kwarantanna Domowa. W znacznej większości przypadków osoby poddane domowej izolacji stosują się do postanowień decyzji. Jednakże funkcjonariusze apelują o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń na kwarantannie oraz o współpracę i realizowanie ich poleceń. W przeciwnym wypadku wobec osób, które nie stosują się do postanowień decyzji o kwarantannie, zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje. O takich ujawnianych przypadkach policjanci informują służby sanitarne, które mogą nałożyć wysoką karę finansową. Ponadto należy pamiętać, że nie przestrzegając kwarantanny narażamy życie i zdrowie innych osób. Dlatego należy wziąć odpowiedzialność za siebie oraz swoich najbliższych. Piątego marca u zbiegu ulic Jutrzkowickiej i Świetlickiego została wprowadzona reorganizacja ruchu w związku z budową ronda w ramach realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej 485. Wlot w ulicy Świetlickiego został zamknięty, a na Jutrzkowickiej odbywa się ruch wahadłowy. Taki stan miał zgodnie z wcześniejszymi założeniami potrwać do końca marca. Mimo że prace na rondzie po stronie wschodniej zostały praktycznie zakończone, ulica Świetlickiego pozostanie nadal zamknięta. Na tą chwilę to się nie zmieni, chociaż wszystkie prace, które były założone z wykonaniem do końca marca, żeby wprowadzić kolejny etap organizacji ruchu, są wykonane, ale ze względu na tą sytuację, co się dzieje w Polsce i na świecie, zdecydowaliśmy się przedłużyć o około 2 tygodni wprowadzenia kolejnego etapu organizacji ruchu. Ewentualnie zmiana organizacji ruchu nastąpi po świętach wielkanocnych, chociaż mówię, to w najbliższy czas pokaże, czy to będzie możliwe do wykonania. Pod słowami, czy to będzie możliwe do wykonania, kryje się niewiadoma, czy i ewentualnie kiedy rząd nie wprowadzi kolejnych obostrzeń, które mogą rzutować na prowadzenie budowy. Póki co, w tym przedłużonym czasie obowiązywania objazdu, robotnicy realizują inne, mniej inwazyjne w infrastrukturę drogową zadania. W tym momencie wykonujemy ścieżki rowerowe, chodniki, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej oraz prace odwodnieniowe, czyli wykonywanie wpustów odwodnieniowe związane z kanalizacją deszczową na budowie. Budowa oświetlenia ulicznego. To są wszystkie roboty, które nie ma ingerencji w rozbiórki nawierzchni, więc możemy to wykonywać i w każdym momencie możemy, jak była taka potrzeba, przerwać te prace. Jeśli warunki będą sprzyjające i nie będzie dodatkowych obostrzeń, kolejnym poważnym zadaniem realizowanym w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej 485, dość istotnym dla ruchu pojazdów, będzie rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Pabiankę.
Wówczas zamknięta zostanie ulica Kilińskiego na wysokości mostu. Osoby mieszkające w jego okolicy będą mieli możliwość dojazdu do swoich posesji od strony centrum. Będzie możliwy również wjazd na stację paliw, tak jak dotychczas. Kiedy Kilińskiego zostanie zamknięta, wówczas wprowadzona zostanie kolejna reorganizacja ruchu. Otwarty zostanie wjazd z ronda w ulicę Moniuszki i tędy prowadził będzie objazd od strony centrum na osiedle Bugaj i w kierunku Bełchatowa. Wówczas ulica Kilińskiego od skrzyżowania z Grota Roweckiego ma być ulicą jednokierunkową, tak jak w czasie Święta Zmarłych. Od strony Bełchatowa, aby dojechać do centrum, trzeba będzie kierować się ulicą Świetlickiego. Dodatkowo na Grobelnej, będącej obecnie ulicą jednokierunkową, przywrócony zostanie ruch w obu kierunkach. Kolejne ograniczenia wprowadzone przez rząd w związku z koronawirusem dotknęły również rower publiczny. Od 1 kwietnia wprowadzono zakaz korzystania z rowerów miejskich. Rowery w Pabianicach i województwie w ramach systemu rowerowe łódzkie zostały zablokowane. Korzystający z rowerów publicznych nie tylko w naszym mieście uważają tę decyzję za błędną. Przecież przemieszczanie się rowerem np. do pracy jest zdecydowanie bezpieczniejsze niż podróżowanie komunikacją miejską, argumentują swoje wątpliwości rowerzyści. Inną informacją, zdecydowanie bardziej pozytywną, jest rozstrzygnięcie wyzwania, a mówiąc prościej, zapytania skierowanego przez Urząd Miejski do Pabianiczan na platformie www.epabianice.pl. Pytanie brzmiało: gdzie postawić jedną dodatkową stację roweru publicznego i dlaczego? Zaznaczmy, że ma to być tak zwana stacja mobilna. Będzie się ona składała z 5 stojaków, ale nie będzie wyposażona w totem informacyjny. Taka możliwość przysługuje miastu w ramach projektu Rowerowe Łódzkie. Na naszej platformie ePabianice było ogłoszone wyzwanie, gdzie możemy taką kolejną stację mobilną, tak zwaną roweru publicznego, dostawić. I wpłynęło 26 odpowiedzi na to wyzwanie. Wyzwanie trwało od początku marca, przez 30 dni zakończyło się 30 marca. I odpowiedzi rozłożyły się właściwie po całym mieście, bo i była skrzyżowanie ulicy Orlej i Cichej, była ulica Myśliwska, była pętla na Waltera Jankiego, okolice Lumilecu, a jak przeliczyliśmy wszystkie, to najwięcej głosów, bo 8, zebrała ogólnie szeroko pojęty teren Zatorza, czyli ulica Karnyszewicka ze Wspólną, Klimkowizna czy rejon przejazdu Lutomierskiej. Analizując obecne lokalizacje stacji roweru publicznego w okolicach wspomnianego Zatorza, wytypowano umiejscowienie 15 stacji na terenie Klimkowizny, a precyzyjnie przy krańcówce linii autobusowej numer 2. Po pierwsze, teren należy do miasta, a to jest warunkiem lokalizacji, i po drugie, obok wiaty przystankowej jest wystarczająco dużo miejsca, żeby taką stację ustawić. Aby to zrealizować, urzędnicy muszą jeszcze dopełnić obowiązujących procedur. Czyli będziemy musieli zgłosić wykonanie, postawienie takiej stacji do starostwa, uzgodnić z operatorem systemu, że te stojaki mają być tam postawione, więc w sumie to nawet dobrze, że teraz mamy ten czas, kiedy możemy te względy proceduralne zrealizować. I mam nadzieję, że już po zniesieniu zakazu ta stacja będzie funkcjonowała. Te kwestie proceduralne powinny potrwać około 3 tygodnie. Wprowadzone w życie ograniczenia związane z epidemią koronawirusa przekładają się na różne aspekty naszego życia, m.in. na te dotyczące przemieszczania się. Akcja Zostań w domu powoduje, że bardzo dużo osób pozostaje w domach, o czym świadczy choćby mniejszy ruch na drogach. Ulicami miasta jeździ zdecydowanie mniej aut, co, jak się okazuje, według statystyk Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, przełożyło się na mniejszą ilość zdarzeń drogowych oraz osób rannych i zabitych. W tej analizie porównano marzec tego roku w odniesieniu do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym. W 2019 roku 6 wypadków, w 2020 tylko 1 w tym samym okresie czasu. W 2019 roku 1 osoba zabita i 5 rannych. W 2020 roku nie było żadnej ofiary śmiertelnej, 1 osoba ranna. Jeśli chodzi o kolizje, w 2019 roku 114 kolizji, w 2020 w tym samym okresie 88. Funkcjonariusze zatrzymali również mniej nietrzeźwych kierowców. W marcu ubiegłego roku osób pod wpływem alkoholu było 30, w tym według statystyk 13. Patrząc zatem na przedstawione dane, można się pokusić o stwierdzenie, że na drogach zrobiło się bezpieczniej.
Zwycięskie zadania w budżecie obywatelskim 2020, jest ich 6, wyłoniło głosowanie. Wśród nich jest projekt pod nazwą Oświetlenie w Parku Wolności, na który swoje głosy oddały 2254 osoby, co dało temu zadaniu drugie miejsce. Ten projekt nadzoruje Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Urzędu Miejskiego. Właśnie ruszyła procedura przetargowa na wykonanie tego zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. W planach jest zamontowanie energooszczędnych latarni LED-owych wzdłuż głównej alei w parku na odcinku o długości około 1550 metrów bieżących oraz na dojściu do parku od strony ulicy Moniuszki, a także rejonu Górki Aktywności Wieloryb. Konkretna liczba latarni będzie zależała od rozwiązań przewidzianych przez projektanta. Przyjęto wstępnie 35-50 sztuk wzdłuż głównej alei i 2 lub 3 latarnie w rejonie Górki. Dość istotna kwestia natury technicznej dotyczy samych słupów i opraw latarni. Słupy powinny mieć możliwość montażu kamer monitoringu, a oprawy funkcję czasowej redukcji mocy między 23 a 5, by w tych godzinach redukować oświetlenie do minimum. Zainteresowani realizacją tego zadania mogą składać oferty przetargowe do 24 kwietnia. Termin realizacji to maksimum 5 miesięcy od podpisania umowy.